Witam serdecznie panie prezydencie w naszej redakcji. Witam serdecznie panią, witam państwa. Chciałabym zapytać, czy na początek trochę o sprawy Giszowca, Nikiszowca i Załęża, a właściwie całych Katowic. Proszę mi powiedzieć, czy Katowice będą respektować wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddamy rzekomym albo też prawdziwym spadkobiercom firmy Gisze, wydamy im wypisy z ewidencji gruntów i budynków? Nie ukrywam, że miasto tutaj działało w taki sposób, aby utrudnić spółce wszelakie działania związane z tym, żeby oddawać jakiekolwiek grunty spółce. W związku z tym, że przedstawiciele spółki też wykorzystywali różne kruczki prawne, żeby osiągnąć swój cel. Naszym zdaniem jest to działanie nieuczciwe. W związku z tym wstrzymywaliśmy się z wydaniem tych dokumentów. Obecnie po wyroku praktycznie wydamy te dokumenty, aczkolwiek to niczego nie zmienia w aktualnej sytuacji prawnej, ponieważ skutecznie dążymy do tego, żeby byt tej spółki przestał istnieć. Nie ukrywam, że dzięki naszym zabiegom, zabiegom miasta Katowice, prawników, którzy nam pomagali, została przygotowana ustawa, uchwalona ustawa, która jasno reguluje, w jakich warunkach może być reaktywowana spółka. W tym przypadku mamy do czynienia z akcjami o wartości historycznej i w naszym przekonaniu nie ma racji prawnej bytu ta spółka. Czy to oznacza, że ludzie, którzy mieszkają w Giszowcu albo w Załężu, nie mają się czego bać, tak? Ich domy nie są zagrożone, nagle nie wejdzie prywatny właściciel, który powie, to jest moje, teraz mnie będziecie płacić czynsz? Tak, ja myślę, że tak. Możemy już dzisiaj tak powiedzieć, aczkolwiek 3 lata temu, kiedy sprawa nabierała rozpędu, nie było to takie oczywiste i istniało bardzo realne zagrożenie. Teraz myślę, że sprawa nie jest oczywiście zakończona, więc tutaj nigdy się nie mówi, że coś w 100% jest załatwione, ale myślę, że zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu i myślę, że za niedługo będziemy mogli powiedzieć w 100%, że mieszkańcy ci są bezpieczni. Ale trochę zamieszania było, trochę strachu i... Oj, tak. Ja myślę, że takich przypadków w Polsce było więcej. Wie pani, tylko skala nie była aż tak duża. Tutaj w przypadku podjęcia czynności przez tą spółkę, sprawa oczywiście dotyczyła małej działki przy ulicy Gliwickiej. Zaświeciło się czerwone światło, bo pojawiła się nazwa spółki. Zaczęliśmy badać potencjalne obszary, które mogły być przedmiotem roszczeń. Okazało się, że to jest znacząca część miasta, prawie 1/3 miasta Katowice. Stąd też były podejmowane wszelkie działania, żeby uniemożliwić tej spółce skuteczne przejmowanie nieruchomości, które de facto były nieruchomościami Skarbu Państwa, bo chcę przypomnieć, że akcje zostały wydane przez rząd Stanów Zjednoczonych za odpowiednim odszkodowaniem, stały się własnością państwa i powinny zostać zniszczone. Tak się nie stało, one były gdzieś prawdopodobnie przechowywane i ktoś je po prostu wyniósł, trafiły na rynek kolekcjonerski i potem ktoś z tych egzemplarzy kolekcjonerskich chciał zrobić papiery wartościowe. Pojawił się notariusz, który to potwierdził i w zasadzie wydawałoby się, że byt spółki zaczął się od nowa. No teraz się okazuje, że nie tak do końca i mam nadzieję, że szczęśliwy finał nastąpi niebawem. Nie ma żadnych innych firm, które się po tej sprawie obudziły, reaktywowały i też z takimi roszczeniami wystąpiły do miasta? I ja muszę powiedzieć, że takich spraw jest więcej. To nie jest jedna, jedyna sprawa. W niektórych przypadkach są przesłanki prawne i w istocie te spółki zaczynają funkcjonować, ale nie w takim przypadku jak w przypadku Gisze, kiedy rząd polski wypłacił odszkodowanie, papiery wartościowe stały się własnością państwa i powinny zostać zniszczone. Więc są różne sytuacje prawne, nie chcę dokonywać kompleksowej analizy tego rodzaju przypadków. Ale to chodzi pewnie o mniejsze działki. Zdecydowanie mniejsze działki, tak. Również w Katowicach takie przypadki miały miejsce, jak spółka Ebeko, inne spółki, ale to dotyczy małych, pojedynczych działek. I panie prezydencie, druga sprawa bardzo ważna dla katowiczan. Co się w tym roku będzie działo w centrum Katowic? Jak będzie wyglądała przebudowa lub też przygotowania dla niej? Co się zmieni? Więc tak, nie ukrywam, że poprzednie 4 lata to były bardzo trudne lata, bo przede wszystkim nie widzieliśmy my koparek sprzętu ciężkiego w centrum miasta. Były prowadzone prace projektowe, zabiegaliśmy o bezwzględne środki Unii Europejskiej i tych prac niestety nie było widać. Projektanci po prostu pracowali, ale obecnie mamy wszystkie projekty gotowe. Rozbudowa dworca rozpoczęła się i to widać gołym okiem. Jest kamera, która to śledzi, przekazuje przez internet, a nawet dwie, tak, jedna kamera miasta, druga spółki Neyvern. Dalej, został ogłoszony przetarg na budowę układu komunikacyjnego na terenach pokopalni Katowice. To jest niezmiernie ważna inwestycja, ponieważ ma skomunikować Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz salę koncertową NOSPR-u, więc myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy wybierzemy wykonawcę i rozpocznie się przebudowa układu komunikacyjnego. W tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym, będzie ogłoszony
ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z budową Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Ma powstać obok Spodka. Tam, żeby praktycznie firma weszła na plac budowy, musi być jeszcze przełożona linia 110 kV. Również jest gotowy projekt, ale prawdopodobnie wielkich dźwigów jeszcze w tym roku nie będzie, bo wcześniej trzeba zlikwidować na powietrzną linię 110 kV, a później dopiero przystąpimy do robót budowlanych i myślę, że kwestia najpóźniej marca to jest ogłoszenie przetargu na budowę sali koncertowej i zaplecza administracyjnego dla NOSPR-u. I tu jest szansa, że pod koniec roku będzie wybrany wykonawca i być może wejdzie na plac budowy. Więc czekają nas wielkie rzeczy i chcę jeszcze dodać, że również przebudowa obszaru Rondo-Rynek idzie z różnymi problemami, ale jest gotowy projekt budowlanej przebudowy linii tramwajowych. Czekamy na pozwolenie budowlane. Jeżeli będzie wydane i będzie uprawomocnione, to ogłaszamy przetarg i być może w drugiej połowie tego roku rozpoczniemy kompleksową przebudowę linii tramwajowych. Równolegle został złożony projekt na budowę układu drogowego i przestrzeni publicznych. Ten projekt ma być gotowy w miesiącu maju. I jak będzie zrobione zgodnie ze sztuką, będzie wydane pozwolenie, to też będziemy ogłaszać przetarg. Ale tutaj raczej nie ma szans, żeby wejść na plac budowy. Jest to kwestia roku 2012. Ale bardzo mi zależy, żeby przebudowę linii tramwajowych rozpocząć w tym roku. Jest to o tyle istotne, że kolejna inwestycja miasta to jest przebudowa układu komunikacyjnego wokół dworca PKP. Na razie widzimy plac budowy dworca PKP, ale trzeba zaznaczyć, że kosztem około 30 milionów złotych mają być zmodernizowane zjazdy i wyjazdy do centralnego dworca autobusowego, do galerii Katowice. I to jest po stronie miasta, więc musimy pracować nad tym, aby nastąpiła pełna synchronizacja robót związanych z budową węzła wschodniego i zachodniego dworca Katowice oraz przebudowa linii tramwajowych. To jest niezmiernie ważne z uwagi na różne sprawy organizacyjne. Węzeł wschodni to jest skrzyżowanie z ulicą Świętego Jana, a zachodni absolutnie z ulicą tak. Słowackiego. Absolutnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.